Dzień dobry, ale wolałbym przywitać się z wami, chwała Bogu. Jest to, ktoś mi powiedział, wiesz co, w niektórych miejscach w Polsce ludzie mówią dziwnie w kościele dzień dobry. Ja się czuję u ciebie lepiej, bo mówi się chwała Bogu. Ja lubię to przywitanie, chwała Bogu. Chwała Bogu, że jesteśmy tutaj. Bardzo dziękuję za zaproszenie pastorowi, prezbiterowi Michałowi Chydzikowi, bo wierzę, że ten temat dzisiaj jest potrzebny w Kościele. Zagrożenia okultyzmu, chociaż jest trochę mroczny. Dlatego nie chciałbym, żebyście mieli poważne miny, kiedy będziemy na ten temat nauczać. Chciałbym, żebyśmy mieli tożsamość swoją w czasie tych wykładów. Że w Jezusie Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. Jezus Chrystus jest Panem Kościoła, i Jezus Chrystus jest tym, który daje Kościołowi autorytet, aby przeciwstawiać się wszelkiej mocy demonicznej i daje nam zwycięstwo. Musimy mieć taką świadomość. Z tej pozycji dzisiaj będziemy mówić o zagrożeniach okultyzmu, który niewątpliwie przeżywa dzisiaj swój renesans, rozkwit, boom. Ale chciałbym na początku, gwoli wstępu, podzielić się z wami pewną refleksją. Wiem, że pastor Michał Chydzik jest specjalistą, jeśli chodzi o eschatologię. I ja tutaj nie śmiem jakby wchodzić w temat eschatologii, bo wiem, że to nie jest moja specjalizacja, ale myślę, że zgodzimy się w jednym, że ekspansja okultyzmu jest jednym ze znaków czasu. Jest to związane z przygotowywaniem ludzkości do objawienia się Antychrysta. I dlatego list apostoła Pawła, drugi list do Tesaloniczan, powiada w drugim rozdziale, w siódmym, ósmym, dziewiątym wersecie i dziesiątym takie słowa. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Bardzo ciekawe tutaj są słowa kluczowe. Tajemna moc nieprawości, która już działa. Po drugie, Antychryst objawi się za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I werset 10, wśród wszelkich podstępnych oszustw. A więc występują tu pewne słowa kluczowe, do których będę nawiązywał w tym nauczaniu, ponieważ okultyzm, sama definicja słowa okultyzm, okulo, znaczy ukrywać, chować, w tajemnicy, trzymać w tajemnicy, ukrywać. A słowo okultus z kolei oznacza schowany, ukryty, tajemny. I kiedy patrzymy na ten fragment Bożego Słowa, to widzimy pewną paralelę, pewne połączenie. Tajemna moc, ukryta moc, którą przyjmują ludzie, którzy nie uwierzyli prawdzie. Wierzę więc, że Kościół w czasach ostatecznych jest powołany do tego, aby demaskować dzieła diabelskie, ponieważ Chrystus objawił się, aby zdemaskować dzieła diabelskie. I zauważmy jeszcze jedną rzecz, to jest jeszcze jedna refleksja na początek, że Duch Święty, który działa w Kościele, a więc Duch Święty i Kościół, można powiedzieć, albo Duch Święty w Kościele powstrzymuje tą tajemną moc, dopóki jest na ziemi. A wiemy, kiedy Duch Święty zabierze oblubienicę, wtedy cała ta nieprawość jakby przybierze to swoje właściwe oblicze, tak? Czyli się obnaży. Ale dopóki jest Kościół i Duch Święty, który działa przez Kościół, dopóki ta tajemna moc dalej jest ukryta. Ale ludzie przyjmują ją, przyjmują ci, którzy nie uwierzyli prawdzie. Dlatego, kochani, mówiąc o okultyzmie, nie mówimy w kontekście propagowania okultyzmu, tylko w kontekście demaskowania go i ostrzegania ludzi, tak jak słyszeliśmy na początku, przed wpływem demonicznym, który się za tym kryje. Więc
po tej krótkiej refleksji związanej z takim odniesieniem do myślę, wyjaśnienia, dlaczego dzisiaj to się tak bardzo kumuluje, dlatego że żeby ludzkość mogła przyjąć kłamstwo antychrysta, musi być przygotowana. To nie jest tak, że to się stanie w przeciągu jednej chwili, to jest proces. I zobaczymy, ja będę dzisiaj mówił o tym, na czym polega zmiękczanie, czyli polityka zmiękczania, okultyzm. Chociażby to wczorajsze, przepraszam, przedwczorajsze, w cudzysłowie ja nazywam to, bo to nie jest dla mnie żadne święto, ale w cudzysłowie to przeniesione z krajów anglosaskich, a właściwie jeszcze wcześniej od Celtów, święto Halloween, które dzisiaj jest w sposób taki no, agresywny wręcz wprowadzany i do przedszkoli, i do szkół, i właściwie w każdej formie, bo jechaliśmy tutaj, to w klubach różnego rodzaju to Halloween jest tam propagowane. Wchodzi to bardzo agresywnie i oczywiście wszyscy ci, którzy mówią przeciwko temu wydarzeniu, no to są fanatycy religijni. To są ludzie, którzy nie rozumieją, dlaczego nie można się świetnie bawić. Przecież to jest świetna zabawa. Zabawa w przebieranie się za czarownicę, wampiry, to jest świetna zabawa. I rodzice od przedszkola, sam byłem zbulwersowany, kiedy 31 rano gdzieś tam w wiadomościach pokazywano jakieś przedszkole w Warszawie, gdzie mamuśki przebrane za czarownice, dzieci przebrane za jakieś wampiry i stwory i te mamuśki w tym przedszkolu się świetnie bawiły z dziećmi i oczywiście mówiły, że to jest niegroźne. To jest niegroźne. To jest fajna zabawa. Niech nie przesadzają ci, którzy mówią przeciwko. Okazuje się, jak zobaczymy dzisiaj, że to wcale nie jest fajna zabawa. Że to jest poważne zagrożenie, które może kosztować nas życie wieczne, ale też może dotknąć naszego życia tutaj ziemskiego, fizycznego. Bo zobaczymy, będę mówił dzisiaj, jeżeli zdążę, na temat skutków okultyzmu, bo to jest też bardzo ważne. Kontakt z okultyzmem daje też swoje skutki. Pastor Michał dzisiaj mówił o tym na wstępie, że nie ma ludzi, którzy mieli kontakt z okultyzmem, którzy by nie odczuli skutków działania okultyzmu. Więc to jest bardzo ważne. Zacznijmy wobec tego od samej definicji jeszcze raz słowa okultyzm. Już powiedziałem, ale powtórzę, są tutaj łacińskie słowo oculo, czasownik oculo, oculere, znaczy ukrywać, chować w skrytości, a słowo oculo, oculere od czasownika occultus znaczy ukryty, tajemny. Czyli kiedy mówimy o okultyzmie, to mówimy o wszystkim tym, co jest otoczone jakąś taką otoczką tajemniczości. Coś, co wymaga wtajemniczenia, coś, co wymaga jakiegoś takiego, jakiejś inicjacji, która następuje w wyniku na przykład albo kontaktu z innymi, którzy zajmują się okultyzmem, albo poprzez przejście jakichś, powiedzmy, szkoleń, które kończą się również przejściem jakby w wyższy stopień wtajemniczenia. Tutaj również chcę powiedzieć, że okultyzm jest związany z takimi doktrynami ezoterycznymi. Doktryny ezoteryczne zakładają, że w człowieku istnieją tajemne siły, ukryte siły, które są powiązane siłami, inaczej mówiąc, w człowieku i w przyrodzie. I one nawzajem się przenikają. Są one nieznane i ezoteryści próbują te siły z jednej strony badać, a z drugiej strony manipulować nimi w ten sposób, żeby one mogły jakby na nich pracować. Stąd okultyzm nazywa się też wiedzą tajemną. Scientia occultia, wiedza tajemna, która daje człowiekowi nieograniczone możliwości. Mówiąc nieograniczone możliwości, mówię właśnie w kontekście tych istniejących sił. Jeśli chodzi o okultyzm jako system wiedzy, to obejmuje on świat i człowieka w dwóch triadach. Makrokosmosu, to tutaj mówimy o tak zwanym świecie duchowym, astralnym, eteryczno-fizycznym i mikrokosmosu. Mikrokosmos to jest człowiek, to jest jego duch, dusza i ciało. I jako okultyzm jest traktowany jako system metod myślowych, uczuciowych,
wolicjonalnych i fizjologicznych, które umożliwiają człowiekowi poznanie rzeczy tajemnych, zakrytych i rozwinięcie zdolności własnych i mocy innych istot. I tutaj się zatrzymam, bo oczywiście to tak bardzo mądrze brzmi, ale inaczej mówiąc, o co tu chodzi? Wyobraźmy sobie na przykład bioenergoterapeutę, tak? Bioenergoterapeutą nie zostaje się dlatego, że ktoś sobie wymyślił, że będzie bioenergoterapeutą, tylko bioenergoterapeutą zostaje się w wyniku odkrycia pewnych zdolności i przejścia inicjacji. To znaczy człowiek najpierw odkrywa w sobie jakieś zainteresowanie z tym związane i potem oczywiście wchodzi w kręg ludzi, którzy zajmują się bioenergoterapią i ci ludzie pod wpływem, ci ludzie jakby stosując pewne techniki, metody szkoleniowe, wprowadzają tego nowego adepta sztuki bioenergoterapeutycznej w coraz to głębsze poznanie najpierw tej wiedzy, a później poprzez na przykład dotyk dłońmi czy naładowanie energetyczne, to się tak nazywa, jakby kończą cały ten proces przygotowania do wykonywania nawet zawodu bioenergoterapii, bo ten zawód już jest oficjalnie wpisany na liście zawodów w Unii Europejskiej. I taki człowiek odkrywa poprzez tą inicjację, poprzez szkolenia, odkrywa w sobie właśnie te tajemnicze zdolności. Oczywiście bioenergoterapeuci twierdzą, że to jest ich zdolność. To nie jest, oni nie nazywają tego, że jest to jakieś podłoże demoniczne. A więc kiedy mówimy o okultyzmie, chociażby w tej dziedzinie, w tym przykładzie, to mówimy o rozwinięciu i wykorzystaniu zdolności własnych i mocy innych istot. Jeżeli mówimy o okultyzmie, to pamiętajmy o tym, że przedmiotem okultyzmu zawsze jest z jednej strony przedmiot, w cudzysłowie teraz powiem, ludzki, a z drugiej strony wykorzystanie tajemnych sił i istot. O nich będę troszeczkę później mówił więcej, o duchach przewodnikach, które pojawiają się w tak zwanym New Age na przykład. Tworzone są tak zwane laboratoria duchowe, gdzie nawet ludzie mówią, że mają spotkanie w laboratorium duchowym, gdzie wchodzą w wyniku transu w to laboratorium, mają spotkanie ze swoim przewodnikiem Jezusem. Dla kogoś to będzie Jezus, dla kogoś innego to może być Budda, a dla kogoś innego to może być jakiś, powiedzmy, zwykły człowiek, który już nie żyje, a nawet żyjący gdzieś daleko ode mnie. Mogę sobie go wyobrazić, wizualizować i on będzie moim przewodnikiem, który będzie mnie pouczał. Kto za tym wszystkim stoi? No na to pytanie też sobie odpowiemy. Na razie chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć na temat samego na temat samej tej dziedziny, o której dzisiaj mówimy. Okultyzm posiada też takie aspekty. Aspekt poznawczy, to mówimy o gnozie, i aspekt praktyczny, to tutaj jest magia. Czyli w okultyzmie mamy jakby dwa filary. Filar poznawczy, to jest gnoza. Czy spotkaliście się kiedyś z takim pojęciem gnoza? Właśnie ten aspekt poznawczy. Gnostycy próbują doszukać się prawdy poza objawieniem Biblii. Czyli inaczej mówiąc, relatywizują to, co Biblia nazywa objawieniem. Oni próbują to w sposób poznawczy, tak, zweryfikować i poznać prawdę, tak zwaną prawdę idealną czy prawdę absolutną. Natomiast aspekt praktyczny w okultyzmie zawiera pewne praktyki. Praktyki, które możemy sklasyfikować jako z kolei trzy główne dziedziny. To jest spirytyzm, a wiemy, co to jest spirytyzm. Spirytyzm jest to wywoływanie duchów, przywoływanie zmarłych, kontaktowanie się z nimi. I spirytyzm przybiera dzisiaj różne formy, czasami bardzo naukowe dla kogoś, kto styka się z tym pierwszy raz, słowo chilling, czyli kanalizowanie, będzie oznaczał coś bardzo naukowego, tak? A to jest współczesna forma spirytyzmu, kanalizowanie, kontaktowanie się z duchami. Drugi człon tej praktycznej strony okultyzmu to jest satanizm, o którym dzisiaj też parę słów powiem. Satanizm, który... Zobaczcie, dzisiaj chociażby, kiedy mówimy o satanizmie, 20 lat temu oficjalnie
było niewiele zespołów, które się oficjalnie przyznawały do treści satanistycznych. Muzyka jest tutaj dużym nośnikiem. Takim pierwszym zespołem, pamiętam, w Polsce prekursorem satanizmu był Kat, zespół Kat, który nagrał Biblię Szatana. Chciałbym powiedzieć parę słów. Będę czasami robił takie odskocznie albo będę wychodził poza temat, bo chciałbym was zainteresować też tym tematem. I tu powiem, jakie mieliśmy doświadczenie z żoną w 1994 roku, jeśli chodzi o zespół Kat. Pewnego razu byliśmy u jednej z rodzin wierzących w Ustce na wizycie duszpasterskiej. Poprosili nas o spotkanie. Pojechaliśmy, no i w czasie tej rozmowy okazało się, że ich syn, który był nastolatkiem, miał 14 lat wtedy bodajże, przyniósł do domu kasetę zespołu Kat. I oni poprosili nas o rozmowę z nim i jednocześnie poprosili też, czy możemy tą kasetę zabrać. Bo mieli jakąś dziwną presję czuli w tym mieszkaniu, kiedy on to gdzieś tam słuchał. No i myśmy, oczywiście rozmowa się odbyła, kasetę zabraliśmy. Okazało się, że na tej kasecie była nagrana muzyka i wokalista zespołu recytował Biblię Szatana, Szandora Laveya. Biblia Szatana w tamtym okresie była wydana w Polsce, nie wiem czy pamiętacie, normalnie w księgarniach można ją było kupić. Ja jeszcze pamiętam dzisiaj doświadczenie w księgarni, gdzie pytałem panią sprzedawczynię, dlaczego w taki sposób jawny, bezpośredni wystawia się Biblię Szatana na witrynie wystawowej i sprzedaje się ją oficjalnie. Później były protesty jakieś w Polsce i ona zniknęła z półek. Dzisiaj już jej nie można kupić, ale w internecie jest dostępna. Więc proszę sobie wyobrazić, że myśmy tą kasetę wzięli. Wsiedliśmy do samochodu i ja mówię do mojej żony, wiesz co, nigdy nie słyszałem, nie czytałem Biblii Szatana, ale jakbyśmy pomodlili się i ją włączyli na moment, to się nic nie stanie. No, Ewa się zgodziła, włączyliśmy kasetę, ruszamy. Wieście czy nie, naprawdę. Ja zdaje się, że jestem racjonalnym człowiekiem, ale wtedy obydwoje odczuliśmy, jakby na samochód położono z kilka ton ołowiu. Samochód nie chciał jechać. Po prostu jechaliśmy w nim, a ten samochód tak jakby po prostu jakby musiał się zmagać z jakąś potężną siłą. Nam po prostu ciarki po całym ciele przeszły, włosy nam stanęły dęba, ta muzyka, wiecie, tam i tekst leciał i tak gdzieś po 10 minutach jazdy ja mówię do mojej żony, wiesz co, zatrzymujemy się. Zatrzymaliśmy się, kasetę wyjęliśmy z samochodu, z odtwarzacza, porwaliśmy ją i gdzieś tam jakiś stawek był, rzuciliśmy ją do stawu. Odpaliłem samochód i słuchajcie, wszystko minęło. Autentycznie. Ja miałem kilka takich doświadczeń. To było moje pierwsze doświadczenie takie spektakularne, gdzie odczuliśmy obecność demoniczną w czasie, kiedy to było odtwarzane. Niesamowite. Więc satanizm, to jest ten drugi człon. I trzeci wreszcie, to jest magia lub czary, inaczej nazywane. I w tym znajduje się niestety pewien dział, który nazywamy medycyną niekonwencjonalną. I tutaj, kiedy mówię o medycynie niekonwencjonalnej, muszę się zatrzymać, dlatego że rodzi to bardzo wiele wątpliwości, ponieważ medycyna niekonwencjonalna zawiera w sobie, to jest bardzo szerokie pojęcie i zawiera w sobie bardzo różne praktyki, właściwie można powiedzieć od jednej skrajności do drugiej. Więc kiedy mówimy o medycynie niekonwencjonalnej, musimy być bardzo mądrzy, żebyśmy po prostu nie wylali dziecka z kąpielą. Więc na pewno do medycyny niekonwencjonalnej zaliczymy wszelkiego rodzaju suplementy. Suplementacja, czyli suplementy diety, które w jakiś sposób mają nas co? Wzmocnić. Jeśli są one wykonywane w sposób, powiedzmy, laboratoryjny i nie mają żadnego obciążenia okultystycznego, to ja do witamin nic nie mam. I chcę powiedzieć wyraźnie, że suplementy, które wzmacniają nasz organizm, nie powinniśmy demonizować, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga. Zioło, jest zielarstwo, ziołolecznictwo i jest też okultystyzmem obciążone zielarstwo.
Więc jeżeli mówimy o ziołach, które możemy kupić w herbapolu na przykład, to znowu nie demonizujmy, bo Bóg stworzył ziemię, stworzył przyrodę i to wszystko jest dla nas dane, żebyśmy tym się po prostu karmili i żebyśmy byli zdrowi. Więc zioła jak najbardziej. Bo wiecie, niektórzy to wszystko odrzucają, idą w skrajność, jak już widzą zioła, to już mówią nie. Okazuje się, że niektóre zioła są zbierane w pełni księżyca, dlatego że wtedy mają najlepsze właściwości. Wcale nie muszą być obciążone okultyzmem. Kiedy one są, kiedy zioła są złe? Kiedy wytwarzane są przez ludzi, którzy zajmują się czarami, magią, czy jakąkolwiek formą leczenia, leczenia chorób, diagnozowania chorób metodami pozamedycznymi, metodami, na których opierają się o jakieś tajemne siły. Wtedy takie zioła, często wytwarzane przez nich, są obciążone zaklęciami. Tutaj klasycznym przykładem są te tak zwane szeptuchy z Podlasia. Myśmy byli na Podlasiu, nawet w ubiegłym roku byliśmy na posesji najsławniejszej szeptuchy na Podlasiu. Nie będę jej tu wymieniał i reklamował. Tak, pastor Michał mi tu podpowiedział, dokładnie tak. I bardzo ciekawe zjawisko zaobserwowaliśmy, bo przed pójściem do niej modliliśmy się z grupą ludzi o to, z całym zespołem, o to, aby ona nie miała mocy, aby kiedy my tam pójdziemy, żebyśmy mogli zobaczyć tą duchową sytuację. Ona mi jest potrzebna też do mojej pracy doktorskiej, w związku z tym ja tam nie poszedłem, żeby kusić Pana Boga, ale żeby zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. I wyobraźcie sobie, po tej modlitwie odczuliśmy obecność Bożą i pojechaliśmy. Szeptucha trzy razy wychodziła i krzyczała na ludzi, którzy czekali na nią i twierdziła, że ona dzisiaj nie może pracować, bo nic jej nie wychodzi. Mieliśmy wielką radość i oddaliśmy Bogu chwałę później za to, że nasze modlitwy miały w tym momencie skutek. Rzeczywiście nie mogła w tym dniu, jak ona to nazywa, pracować. Chwała Bogu. No ale to jest właśnie klasyczny przykład. W zależności od regionu Polski ludzie ci, którzy zajmują się taką formą leczenia, różnie się nazywają. Na Podlasiu szeptuchy, na Kaszubach babki. W zależności od miejsca różne mają znachor, tak? Jakiś zamawiacz, guślarz. Różne nazwy, ale tak naprawdę chodzi o to samo. O to leczenie siłami tajemnymi, okultystycznymi. Również okultyzm, musimy o tym wiedzieć, ma aspekt demonologiczny. Za okultyzmem nie stoi żadna tajemna siła, którą moglibyśmy nazwać dobrą. Kiedy patrzymy na Boże Słowo, to widzimy, że ono nam mówi bardzo wyraźnie. Chociażby apostoł Paweł mówi w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, powiada, że zostaliśmy przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa światłości umiłowanego Syna Bożego. A więc musimy mieć świadomość, że istnieją dwie siły tylko. Siła, którą reprezentuje Duch Święty, która działa w Królestwie Bożym, której władcą, królem królów i panem panów jest Jezus Chrystus. Amen. Zwróćcie uwagę, że tytuł Jezusa, Pan Panów, Król Królów, świadczy o tym, że w Królestwie Bożym nie ma niewolników. W Królestwie Bożym są wywyższeni do rangi dzieci bożych i dziedziców bożych, dziedziców obietnic abrahamowych, współbraci nawet Chrystusa. Nawet w jednym miejscu Biblia mówi, że jesteśmy nazwani Jego współbraćmi, współpracownikami, dziedzicami, usynowieni, adoptowani. W Królestwie Bożym działa Duch Święty i my mamy taką pozycję. Natomiast jest drugie królestwo, o którym mówi nam apostoł Paweł chociażby w liście do Efezjan, który mówi, że ludzie, którzy w tym królestwie chodzą, w drugim rozdziale, czytamy pierwszy, drugi werset, naśladują władcę, który rządzi teraz na powietrzu i on działa w synach opornych. A więc nie ma nic po środku. Niektórzy okultyści, czy zwłaszcza chociażby ludzie zaangażowani w New Age, z nimi się najtrudniej rozmawia, bo oni wszystkich uznają. Oni uznają Buddę, oni uznają szeptuchę, oni uznają Mahometa i Jezusa również.
Więc z takimi ludźmi bardzo trudno, jeśli Duch Święty nam nie da argumentów, nie da nam poznania, nie da nam namaszczenia, żeby wejść z nimi w polemikę, bardzo trudno z nimi rozmawiać czy ich nawrócić, ponieważ oni akceptują każdą drogę do Jezusa. Więc każda forma jest okej. Do Boga, przepraszam. Nawet Jezus jest dla nich Bogiem i oni Go akceptują i nie mają nic przeciwko. Więc będą mówić często, że przecież okultyzm to nie jest koniecznie coś złego, bo przecież kontakt ze zmarłymi co zaspokaja? Tęsknotę. Człowiek, który stracił bliskiego, tak? Idzie do spirytysty i on łączy się z tym zmarłym, przekazuje dobre wieści. Mnie jest dobrze, nie musisz się martwić. Masz kontakt ze mną, to przecież nie jest złe. Albo na przykład w telewizji na Podlasiu udzielałem wywiadu i pani redaktor w czasie programu mówi do mnie tak, no dobrze, proszę pastora, ale przecież te kobiety się modlą. Dlaczego pastor mówi, że to jest złe? Ja mówię, proszę mi pokazać, gdzie one się modlą. Ona mówi, a właśnie, bo ja pisałam pracę licencjacką na temat szeptuch na Podlasiu. Ja mówię, to proszę mi ją pokazać, a miała ją ze sobą. I ona tą pracę daje. Ja biorę jedną z tak zwanych modlitw i kobieta nie wiedziała, że znam trochę rosyjski i że jestem językoznawcą. Jestem germanistą, a więc dla mnie język jest pewnym też narzędziem. I mówię do niej, no to przeczytajmy teraz, co tu jest napisane. I czytamy. I ona robi wielkie oczy, mówi, proszę pani, tutaj mamy klasyczne zaklęcie. Ta szeptucha się nie modli, ona przywołuje 4 żywioły po to, żeby odpędzić chorobę. Czy pani nazywa to modlitwą? No, zamilkła. Zamilkła. Więc będą mówić, że uzdrawianie przecież jest dobre. Ona pomaga ludziom. Wiele osób zostało uzdrowionych. Dlaczego mówimy, że okultyzm jest zły? Dlaczego takie argumenty stawiamy i przeciwstawiamy się temu jednoznacznie? Dlatego, kochani, okultyzm jest dlatego zły, że posługuje się siłami z Królestwa Ciemności. Czyli stoi za nimi aspekt demonologiczny. Stoją duchy, nazwijmy je po imieniu, demony, o których mówi Biblia, które wykonują oczywiście pewną pracę, gdzie ludzie naiwni myślą, że nimi sterują. Ja już wiele, wiele lat temu wpadł mi kiedyś do ręki podręcznik akademicki z psychiatrii, napisany przez panią profesor, nie będę wymieniał jej nazwiska, bo będzie to w jakiś sposób upublicznione, a nie chciałbym powoływać się na nią publicznie, jeżeli ona nie wie o tym. Ale w tym podręczniku przeczytałem coś, co mnie bardzo mocno zastanowiło. Ponieważ ta kobieta, jako lekarz-psychiatra z tytułem profesorskim, stosuje w swojej praktyce również hipnozę. I jest osobą, nie wiem, czy jest wierzącą, na pewno nie jest to osoba wierząca biblijnie w takim rozumieniu, jak my myślimy. I ona w tym podręczniku akademickim, kiedy omawia hipnozę, przestrzega przed jej stosowaniem, zbyt pochopnym. Bo twierdzi, że hipnoza otwiera człowieka na pewne stany świadomości, które są niebezpieczne. Ujmuje to językiem naukowym, a jednocześnie widać w tym duży lęk, dużą obawę i doświadczenie, że hipnoza wcale nie jest metodą do końca taką bezpieczną. Rozumiecie? Więc dlatego, że za praktykami okultystycznymi stoją siły demoniczne, inspirowane przez szatana, napędzane przez niego. One posiadają też pewien aspekt inteligencji. Demony są inteligentnymi duchami. To nie są jakieś, wiecie, stworzenia, które byśmy mogli lekceważyć. My się mamy ich nie bać, ale na pewno nie wolno nam ich lekceważyć i na pewno nie wolno nam z nimi po prostu nawiązywać jakiegokolwiek kontaktu. Chciałbym powiedzieć o trzech aspektach kontaktu z okultyzmem. Dlatego, że o tym często zapominamy i ludzie mówią sobie tak, cóż takiego, że ja tam jak miałem 10 lat, to bawiliśmy się wywoływanie duchów. Pastorze, to było tak dawno i to było dla zabawy, ja się chichrałem, śmiałem się przy tym. Albo ktoś mówi,
ja w to nie wierzę. To, że sobie stawiam tam pasjansa, czasami coś wyjdzie, czasami coś nie wyjdzie, to dla zabawy. No ale po dłuższej rozmowie okazuje się, że ta osoba ma jakieś problemy, które nie można inaczej wyjaśnić, jak właśnie w ten sposób, że są to problemy natury duchowej, psychicznej, które gdzieś zaczynają nas prowadzić właśnie w tą ciemną stronę. Ano dlatego, że każdy z tych poziomów, o którym za chwilę powiem, jest niebezpieczny, a im wyżej, tym gorzej. Więc są trzy poziomy kontaktu z okultyzmem. Chciałbym, żebyście to zapamiętali. Ponieważ pierwszy wydaje się jak najmniej szkodliwy, to jest to, co mieliśmy 31. To jest poziom zabawowy. Okultyzm jako zabawa. Andrzejki, wszelkiego rodzaju damskie spotkania, wróżenie z fusów, z obrączki. Zadam tak pytanie z ciekawości. Czy ktoś dla zabawy kiedyś wróżył sobie z koleżanką albo brał udział w andrzejkach, albo nie wiem, w jakimś innej formie okultyzmu dla zabawy? Czy jest ktoś tutaj, kto by... Jest jedna osoba, druga, trzecia. Pierwszy poziom. Przecież dla zabawy to robiłam. Ja w to nie wierzę. Jeszcze jedna rzecz. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, tak? Kto zaś przystępuje do Niego, mówi nam list do Hebrajczyków, musi wierzyć, że On istnieje. Kiedy działa w naszym życiu Duch Święty? Kiedy wierzymy, tak? Kiedy wiara nasza skierowana na Chrystusa, ku Bogu przez Chrystusa, w Nim zatopiona, porusza, mówimy, Jego rękę do działania. Bóg działa w naszym życiu na poziomie wiary i na podstawie wiary. Bóg nie działa bez wiary. Bóg nie jest kimś, kto nami steruje. Bóg nie jest master of puppets, tylko Bóg jest tym, który potrzebuje naszej wiary. A diabeł? Szatan? Potrzebuje wiary? Nie. On potrzebuje tylko, żebyśmy w jakikolwiek sposób dali mu dostęp. A potem on robi swoje. To jest taki ktoś, kto nie szanuje naszej wiary i naszej woli. On robi wbrew naszej woli i naszej wierze. Potrzebuje mieć dostęp. I pierwszy poziom kontaktu z okultyzmem to jest właśnie, kochani, zabawa. Ja przestrzegam przed tym, gdziekolwiek jestem. Mówię to do młodzieży. Cieszę się, że nieraz mogę rozmawiać z młodzieżą i mogę ich uświadamiać. I muszę wam powiedzieć, że młodzi ludzie, nawet gimnazjaliści dzisiaj, wielu z nich jest bardzo mądrych, bo wycofują się z tych zabaw. Pokutują z nich. Nie ma zabawy z okultyzmem. Masz kontakt z okultyzmem na tym poziomie, już może być problem. Nie musi, ale może być problem, tak? Drugi poziom kontaktu to są wszelkiego rodzaju zainteresowania okultyzmem. Posiadanie literatury, czytanie literatury okultystycznej, słuchanie muzyki okultystycznej, wchodzenie, no właśnie niektórzy mówią, w sferę zainteresowań. A więc interesuję się, oglądam filmy, czytam literaturę, wchodzę w internet, pasjonuję się tym. Modliłem się o dziewczynę, która zaczęła, wiecie od czego, swoją przygodę w cudzysłowie z okultyzmem, która doprowadziła ją na samo dno, gdzie dziewczyna już po prostu była tak związana, że zaczęła pisać własną Biblię, własne objawienie. Demony przychodziły i kazały jej mechanicznie pisać. Może ją zobaczycie kiedyś w TV Religia, bo nakręcony został reportaż, gdzie też między innymi razem z nią się tam wypowiadam, udzielamy jakiegoś wywiadu. Być może to się ukaże, nie wiem, kiedy to się ukaże. Miała na imię Karolina, ona pozwala mi jej imię mówić. A wiecie, od czego się zaczęło? Od tego, że jako nastolatka zaczęła interesować się religioznawstwem. Religioznawstwem, zaczęła poznawać religię. I tak wiecie, od zarysu dziejów religii coraz to głębiej, aż trafiła w grono satanistów i już było za późno. I potem się zaczęły jazdy takie, że gdyby nie wolność w Chrystusie, gdyby nie została uwolniona, to nie wiadomo, gdzie ona by dzisiaj była. Dzisiaj to jest gorliwa chrześcijanka, która służy Panu Bogu. Halleluja. Więc to jest ten drugi poziom.
W tym drugim poziomie, pamiętajcie o tym, że ten drugi poziom to jest również muzyka. Ale muzyka dzisiaj, jeżeli 20 lat temu, jak powiedziałem, był KAT, pierwszy zespół, gdzieś tam prekursor satanizmu w Polsce, jeden może z kilku, nie chcę ich więcej promować. Tak dzisiaj możemy powiedzieć, że zespoły, które grają muzykę satanistyczną, tak zwaną black, thrash, speed metal, jest ich dużo różnych odmian, identyfikują heavy metal, oni się hard rock, chociaż mówią, że hard rock to lata 70., ale hard rock również. Cepelini nagrali płytę i w utworze Schody do nieba, taki piękny utwór. Ale kochani, kiedy odtwarza się ten utwór do tyłu, to słychać hymn ku czci szatanowi. A zaczyna się O my sweet Satan. O mój słodki szatanie. Kiedy my nie mamy czasu na prezentacje jakieś, powiedzmy, duże tutaj multimedialne, ale myśmy takie prezentacje robili u nas, gdzie odtwarzane do tyłu słychać wyraźnie słowa. Cały hymn poświęcony szatanowi, a jak wejdziecie w internet, to możecie to znaleźć i nawet cały tekst przetłumaczony. Także to są rzeczy, które po prostu gdzieś już tam zawsze były, ale one były zawoalowane, gdzieś zakryte. Dzisiaj otwarcie. Dzisiaj mamy zespół Gorgorod, na przykład jeden z wielu, który w Krakowie kilka lat temu, głośna sprawa, co zrobił? Podczas koncertu odprawił czarną mszę. W tym studio, gdzie oni to grali, oczywiście dyrektor tego oddziału telewizji polskiej po tej akcji wyleciał, bo była sprawa głośna, ale tam były obcięte głowy kóz. Tam były nagie osoby przybite do krzyża, to znaczy nie przybite w sensie przybicia ciała, ale przywiązane. I tam był cały ceremoniał lucyferyczny, satanistyczny podczas tego koncertu. I to było otwarcie, poszło na cały świat. Zespoły satanistyczne dzisiaj, one nie kryją, że są, że tworzą treści satanistyczne. Przyznają się do Szandora Laveya, jednego z twórców kościoła szatana. I oczywiście dzisiaj jest tak szeroko pojęta tolerancja, że to oczywiście ma prawo mieć miejsce i nikt nie może temu jakby zapobiec, bo jesteśmy tolerancyjnym społeczeństwem. Ale czy to jest właściwe? Więc to jest jeden rodzaj muzyki. Ale kochani, chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Okazuje się, że dzisiaj już nie tylko tego typu zespoły, ale również zespoły, które grają tak zwaną muzykę pop. Kiedy przyjrzymy się teledyskom, to zobaczymy pewne elementy satanistyczne, nawiązując na przykład do masonerii, do wolnomyślicieli. A sam na przykład spektakl zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Czy ktoś z was oglądał? Oglądaliście? Zawierał on w sobie treści okultystyczne. Zawierał, tutaj oczywiście to byłby kolejny wykład, tak, gdybyśmy mieli czas, na temat symboli okultystycznych od gnostycznego drzewa życia, które było. Gnoza mówi o drzewie życia. Oczywiście jakby próbuje w ten sposób wykrzywić ten obraz drzewa żywota, tak? Księgi życia, czy drzewa poznania dobra i zła, tych biblijnych obrazów, ale i pokazuje właśnie w ten sposób. No wiele, wiele innych elementów tam było, o których nie chciałbym mówić, włącznie z okiem Horusa, te symbole trójkątów takich, które widzieliście. Muzyka, rytm, wszystko to miało swoją symbolikę. Zresztą Wielka Brytania jest jednym z bardziej takich mocno obciążonych okultystycznych państw w Europie. I o tym też musimy pamiętać, że tam, gdzie właśnie są ludzie związani okultyzmem bardzo mocno, tam też ta symbolika się wdziera do codziennego życia. Więc muzyka nie tylko satanistyczna z definicji, ale również muzyka pop, taka delikatna, która by się wydawało, jest przyjemna i miła dla ucha, zawiera w sobie elementy okultystyczne. Czy na przykład elementy bałwochwalcze, piosenki, które wychwalają Hare Krishna. George Harrison napisał taką piosenkę, gdzie ludzie to po prostu w radio cały czas leciało. Hare, Hare, Rama, Rama. Hare, Hare, Rama, Rama. I ludzie to słuchają. Więc ten poziom drugi
jest też naokoło nas gdzieś tam i możemy się z tym zetknąć, jeżeli będziemy się tym interesować. Tak? I trzeci poziom, chyba najgorszy, to jest świadczenie usług okultystycznych i branie usług okultystycznych. Co to znaczy? Świadczenie usług okultystycznych to jest zajmowanie się okultyzmem w celu praktykowania go i świadczenia tak zwanych usług. Więc to będą bioenergoterapeuci, radiesteci. To będą wszelkiego rodzaju znachorzy, którzy stosują białą magię. Biała magia, czarna magia to są też dwa pojęcia, które warto znać. Czarna magia odwołuje się bezpośrednio do szkodzenia ludziom, do sił zła. Do elementów czarnej magii możemy zaliczyć pewne elementy wudu, gdzie poprzez zaklęcia próbuje się wywierać wpływ na ludzi. Chociaż ja ostatnio wielkie oczy robiłem, jak usłyszałem gdzieś w jednym z reportaży, że wudu to wcale nie jest taka zła religia, że to jest przecież elementy chrześcijaństwa ona zawiera. To jest dobra religia. Wudu to nie jest nic złego. No i dzisiaj wudu można samemu praktykować. Przecież w jaki sposób? Idzie się do Empiku, kupuje się laleczkę wudu. Wiecie, jaka jest moda dzisiaj wśród młodych ludzi, dziewczyn, kobiet, które są w wieku małżeńskim, to znaczy tuż przed ślubem. Koleżanki często kupują laleczkę wudu. To jest taka biała na ogół, chociaż słyszałem, że są już kolorowe. Można je nabyć na Allegro albo w Empiku. Sam je widziałem. Nie raz są dołączane do jakichś czasopism. I koleżanki kupują często taką laleczkę i mówią tak, słuchaj, jak ten twój cię kiedyś zdradzi, no to tu masz instrukcję, co masz z nim zrobić. Więc wbijesz mu szpileczkę. To zadziała. Oczywiście one to robią dla zabawy, ale zobaczcie, w ten sposób kształtują pewną świadomość i uruchamiają pewien mechanizm duchowy. Więc to jest świadczenie usług okultystycznych, to jest praktykowanie ich we wszelakiej formie. Ja dzisiaj spróbuję niektóre wymienić, ale kochani, one się pojawiają coraz to nowe. Mało tego, pojawiają się praktyki okultystyczne, których byśmy nigdy nie nazwali okultystycznymi, bo wykorzystują tablety, komputery. Sobie wyobrażacie, że ludzie, którzy dzisiaj mówią, że są na przykład klinicystami, to w ogóle takie pojęcie, ciężko wypowiedzieć, klinicysta. Jak spytasz jakiegoś lekarza, kto to jest klinicysta, to on powie, że nie wie, o co chodzi. Klinicysta posługuje się sprzętem komputerowym, aby cię zdiagnozować, potem ci oczywiście zaserwować odpowiednią dawkę suplementów po to, żeby cię wyleczyć. Ale na czym polega to diagnozowanie? No oczywiście podłącza jakąś aparaturę, tak? Ale on nie bada stanu organizmu, nie robi skanu organizmu na zasadzie tomografu czy jakiejś EEG i tak dalej, tylko bada promieniowanie, które wytwarzają chore komórki. Bo ktoś udowodnił na Ukrainie, przeprowadzając setki eksperymentów na zwierzętach, zabijając je, stwierdził, że komórka obumierająca wydaje tak zwane promieniowanie śmierci. Co w ogóle nie jest udowodnione medycznie i nie jest możliwe do stwierdzenia. I ten komputer ma niby stwierdzić, które komórki masz chore, a więc na tej podstawie skanuje cię i bada, jakie masz schorzenia. I ja z taką jedną osobą modliłem się o uwolnienie. Taka jedna osoba została, która się tym zajmowała, przeżyła uwolnienie bardzo silne, bardzo mocne, a trafiła do mnie dlatego, że już nie była w stanie sobie poradzić psychicznie. Ona miała już taką wrażliwość demoniczną, że ona, kiedy podjeżdżała do jakiegoś domu, to demony już z demonami w niej kontaktowały się. Kochani, to było, ona mówi, że ona nie mogła sobie ze swoją psychiką poradzić. Została uwolniona z tego wszystkiego, ale potem ją pytałem o ten sprzęt i tak dalej. Ona mówi, wiesz co, tak naprawdę to teraz to ja już wiem, że to było,
że intuicyjnie, to było gdzieś zakodowane intuicyjnie. Ja w ogóle, ten komputer, to on nic nie wykazywał tak naprawdę. To taki gadżet troszeczkę dla ludzi dzisiaj, tak? Jest gadżet, jest komputer, to znaczy, że ten ktoś jest wiarygodny. A ona tak naprawdę posługiwała się zupełnie czymś innym. Ktoś inny jak gdyby diagnozował. Rozumiecie, co mówię? I w tym trzecim poziomie jest też branie usług okultystycznych. Czyli dawanie usług i branie usług okultystycznych. Więc ja polecam w ogóle publikację Kurta Kocha. Nie wiem, czy wam takie nazwisko jest znane. Znany misjonarz, zajmujący się, szwajcarski, duchowny, zajmujący się w ubiegłym stuleciu między innymi też osobami zniewolonymi. Opisuje w swoich, on na przykład napisał książkę Bóg wśród Zulusów, tak, pamiętacie? Ale napisał też książkę na temat, zebrał swoje doświadczenia z kontaktów duszpasterskich z ludźmi, którzy mieli kontakt z okultyzmem. I on opisuje, co się dzieje w tych przypadkach, co się działo, kiedy ludzie, którzy byli wierzącymi, oczywiście na sposób protestancki w tamtej kulturze, powiedzmy kalwini, tak, na ogół w Szwajcarii, ale pobożni, biblijnie, gdzieś tam w Biblii zanurzeni ludzie. I w momencie, kiedy szli na przykład do jakiegoś uzdrowiciela czy do jakiejś wróżki, nagle zaczynały się problemy z wiarą. Od tego się zaczynało, a więc problem z wiarą, problem z czytaniem Słowa Bożego, problem z chodzeniem na nabożeństwa, no i potem im głębiej, tym gorzej. Więc branie usług okultystycznych to jest radzenie się wróżbitów, to jest chodzenie do różnego rodzaju uzdrowicieli. W Polsce jest moda, nie wiem czy tutaj, ale gdzieś tam w wielu miejscach jest moda na tak zwanych naturopatów. Naturopaci, którzy właściwie stosują wiele metod z medycyny niekonwencjonalno-okultystycznej. Czy moda na uzdrowicieli z Filipin. Byli u was Filipińczycy tutaj na rejonie? Gdzie wyciągają, tak? Tkanki, operacje robią bezkrwawą, to znaczy wkładają rękę w ciało, wyjmują chorą tkankę, usuwają ją, a ciało nie ma żadnej rany. No ludzie robią wow. Idą, biorą. Harris, popularny w Polsce. Wszyscy chyba go, to nazwisko, wszystkim się ono, tak? Gdzieś tam ubiło uszy, jeździł po kościołach. Do dzisiaj mamy ludzi, którzy przyjeżdżają o pomoc, proszą o pomoc, bo mieli kontakt z Harrisem. A Kaszpirowski, ileż to Polaków, już nie mówię o innych nacjach, ale ileż to Polaków siedziało i liczyło, 1, 2, 3, 4. Prawda? To jest branie okultyzmu. To jest otwieranie się na okultyzm i to jest ten trzeci stopień, powiedziałbym najgorszy. Dawanie i branie. Kochani, kiedy mówimy o okultyzmie, to również chciałbym powiedzieć, że okultyzm dzisiaj przenika do nauki. I to chciałbym, żebyście wiedzieli, ponieważ na przykład szkoły steinerowskie, pedagogiczne, kształcące młodzież, dzieci, odwołują się do metod okultystycznych. I to dzisiaj jest propagowane, jest cała sieć przedszkoli steinerowskich. Dalej, pojawia się również okultyzm w filozofii, ukrytej filozofii, gdzie pewne treści filozoficzne mają charakter okultystyczny. Ja nie chciałbym tutaj wchodzić głęboko w to, bo jak powiadam, dotykam pewnych tematów teraz i traktuję to bardziej, tą pierwszą część, jako takie naświetlenie, wprowadzenie jakby do tego tematu, gdzie głębiej tam może poruszymy jeszcze jakieś aspekty, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że również nauka nie jest wolna dzisiaj od aspektu okultystycznego. Zwłaszcza jeśli chodzi o dziedzinę psychologii, również w niektórych aspektach, powiedziałbym, psychologiczno-terapeutycznych czy psychiatrycznych, bo wiecie doskonale, że hipnoza jest stosowana jako jedna z metod pomagania ludziom z zaburzeniami psychicznymi. I są lekarze, psychiatrzy, którzy tą metodę stosują.
Ale hipnoza, jak powiedziałem dzisiaj, jest otwieraniem człowieka na inne byty, na inne światy. To jest tak, jakbyśmy... Hipnoza łamie tak naprawdę naszą naturalną ochronę, którą dał nam Bóg. Ona ją rozrywa i otwiera nas na inne światy. Duchowe oczywiście, tak? Na inne moce. Okultyzm wchodzi również do mass mediów. Kochani, mass media, które przy pomocy filmu, sztuki kształtują świadomość. Czy znane wam jest pojęcie wampiryzmu? Wampiryzm. Kiedyś, jak ja byłem młody i słyszałem o wampirach, to mi się tylko z Drakulą to kojarzyło. Z bajeczką Władca Siedmiogrodu, tak? Gdzieś tam z Rumunii. Już sobie gdzieś tam taka fabuła jest stworzona. Oczywiście to jest bardzo pociągające. No i ten kołek drewniany, tak? I czosnek, który odstrasza wampiry i tak dalej, i tak dalej. No ale kochani, to może była bajka, ale istnieje wampiryzm jako subkultura dzisiaj, który odwołuje się do okultyzmu. A wiecie, jak jest propagowany? Chociażby przez film Zmierzch, gdzie przystojny wampir gra rolę głównego bohatera. Wszystkie nastolatki wzdychają, jak widzą tego wampira. A każda by chętnie mu się dała ugryźć, byleby tylko zechciał na nią uwagę zwrócić. Co się okazuje? Że coraz więcej młodych ludzi zaczyna ubierać się jak wampiry. Zaczynają spotykać się na cmentarzach. Są przypadki, gdzie zabijane są zwierzęta. Najpierw zaczyna się od zwierząt, ale też są przypadki, gdzie sami sobie upuszczają krew i piją, i ją piją. To nie są bajki. To są statystyki policyjne również, które zaczynają o tym mówić. Możemy nieraz w różnych programach publicystycznych w polskiej telewizji usłyszeć, że są takie problemy w Polsce. Na Zachodzie już trochę wcześniej to mocniej poszło. Ale u nas właściwie też już dzisiaj to jest zagrożenie. Wydawałoby się, że bajka, prawda? A jednak. A gotyzm. Słyszeliście o takim pojęciu gotyzm? Nie słyszeliście? Bo jesteście pobożnymi ludźmi. Więc z gotami nie macie za wiele wspólnego. Jest to bardzo modna subkultura wśród młodzieży, zwłaszcza dziewcząt. Powiem tylko, jak się ubierają. Paznokcie na czarno, mroczny makijaż i czarny strój. Charakterystyczny, z glanami takimi butami. Słuchają satanistycznej muzyki, mrocznej muzyki. Te osoby są pełne często buntu, nienawiści, wrogiego nastawienia do chrześcijaństwa. Bardzo często możemy to zaobserwować. Niektórzy twierdzą, że w ogóle w nic nie wierzą. Ale treści, które stoją za gotyzmem, są jak najbardziej okultystyczne, demoniczne. A Harry Potter. Wiecie, ja nie rozumiem tej dyskusji na temat Harry Pottera. Ja rozumiem, że świat może być ślepy i może ją powiedzmy akceptować. Ale kiedy nieraz dochodzi do polemiki między ludźmi wierzącymi na temat Harry Pottera. I jedni twierdzą, że to jest okej. Więc posłuchajcie kilka faktów. Jeśli chodzi o samą J.K. Rowling, autorkę tej sagi. Ona przeszła w Stanach Zjednoczonych kurs tak zwanego wikianizmu. Wikianizm to jest czarodziejstwo. Jest to moda w latach 90. rozkwitła na Zachodzie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, inne kraje Zachodu. W Polsce obserwujemy rozwój wikianizmu od około 2004 roku bardzo mocno, bardzo silnie. Sam wikianizm, czyli czarodziejstwo, oni z siebie określają jako rzemieślnikami magii, czarów. Więc oni nie traktują magii jako sztuki, tylko traktują magię jako coś praktycznego. I wiccan w Polsce zaczyna przybywać coraz więcej. Jest tutaj położony nacisk na kult kobiety, kapłanki. I żeby było śmieszniej, na wszystkich, możemy zobaczyć, forach internetowych czy stronach poświęconych pogaństwu i neopogaństwu,
również występują zawsze obok rodzimowierców na przykład, Polskiego Kościoła Słowiańskiego i wielu innych, występują w Wikanie. I właśnie autorka Harry'ego Pottera w Stanach Zjednoczonych przeszła kurs wikianizmu w tajemniczenie, stała się czarownicą. I co jest ciekawe, to jest to, że w Harrym Potterze, kiedy czytamy tą sagę, czytamy te poszczególne części, to występują elementy tak zwanej magii praktycznej. Co to znaczy? To znaczy, że zaklęcia, które tam są użyte, słowa, które tam są użyte, są stosowane i jakby żywcem zaczerpnięte z ksiąg, którymi zaklęć czy ksiąg, którymi posługują się wikianie. Dlatego to jest niebezpieczne. Ponieważ istnieje tak zwana magia fantazyjna, która jest po prostu wymysłem kogoś tam, na przykład takim dobrym obrazem tego jest Tolkien, Hobbit, Władca Pierścienia. Tutaj mamy tak zwaną magię fantazyjną, czyli tak na dobrą sprawę jest to fikcja, tak? To nigdy nie zadziałało, nie było stosowane. Oczywiście ktoś, kto jest zbyt wrażliwy na te rzeczy, również i przez Tolkiena może wejść w okultyzm, bo się będzie tym fascynował, będzie szukał innych rzeczy. Ale jakkolwiek sam Tolkien nie stworzył swoich książek na bazie praktyki okultystycznej. Natomiast Rowling tak. Ona zamieszcza w swoich książkach autentyczne zaklęcia, które są stosowane przez Wiccan. I jeżeli ktoś mówi, że to jest nieszkodliwe, to ja zadaję sobie pytanie, albo od razu mam argument, to dlaczego takie szaleństwo? Przecież zobaczcie, przed każdym nowym wydaniem dzieciaki na całym świecie dostawały po prostu szału. W nocy czekały, czy tam po kilka dni czekały, aż w kolejce, żeby dostać ten egzemplarz. Rozumiecie? To jest jakiś fenomen. Kiedy czyta się to, to powiem, że to nie jest jakieś arcydzieło literatury światowej, gdzie można by się tym naprawdę zachłysnąć. Co tam tak bardzo inspiruje i przyciąga tych ludzi? Czy wiecie, że główny odtwórca roli Harry'ego Pottera ma problemy psychiczne? Bardzo poważne. Wylądował na leczeniu psychiatrycznym. Zabawa z okultyzmem to nie jest zabawa. Więc kiedy stosowana jest w literaturze, stosowane są autentyczne zaklęcia stosowane przez magów, czy czarnoksiężników, czy czarownice, to w tym momencie pamiętajmy, że zaklęcia nie potrzebują naszej wiary. Zaklęcia wymagają wymówienia, wypowiedzenia. Dlatego Bóg działa na podstawie wiary, wierzymy, że On działa, tak? Przychodzimy z wiarą do Niego i prosimy Go, aby działał. I Bóg przychodzi i działa. Zaklęcia są wypowiadane i one wprowadzają świat duchowy jakby w działanie. Dlatego tutaj mówiłem o białej magii i niektórzy mówią, oni się przecież modlą, tak? A więc jak się modli? Jeden z przykładów takiej modlitwy. Bierze, nie wiem, czy widzieliście w ogóle, jak szeptuchy działają. Widzieliście może kiedyś? Nie, nie widzieliście. Więc na przykład szeptucha bierze osobę, choć będziesz moim eksponatem. Przychodzi kobieta, tak, do szeptuchy. Ta kobieta nigdy nie poszła do szeptuchy, tak szczerze mówiąc, ale ja chcę wam to zademonstrować. Przychodzi kobieta do szeptuchy i ma problemy na przykład zdrowotne. Więc szeptucha kładzie na jej głowie jakąś tam ścierkę. Nad tą głową zapala zioła. I wypowiada zaklęcia. I uważajcie teraz, te zaklęcia mogą być w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna. Ale powtarza to w pewnym rytmie. Trzy razy robi znak krzyża jeszcze nad tym. Potem co? Trzy razy odmawia Ojcze Nasz, albo zdrowaś Maria, albo jeszcze inne biblijne cytaty nawet mogą być. Wypowiada imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ta kobieta, która jest nieświadoma, co powie innym? Modli się. Potem to wszystko, jak już spali, zawija, robi z tego taki pakunek i mówi tej kobiecie, teraz jak pójdziesz, to wyrzuć to na rozstaju dróg. Jak to wyrzucisz, problem minie. I ludzie tak robią. I ludzie tak robią. Słuchajcie, tam do tych szeptuch, a zwłaszcza tej głównej,
to przyjeżdżają ludzie z całego świata. Myśmy tam byli, to byli ludzie ze Stanów Zjednoczonych, z Belgii, niemieckie rejestracje i oni tam stoją w kolejce. Ja pytam, od której pan stoi? Od 6 rano, godzina 15. I o której pan wejdzie? Nie wiem, może będzie tak, że będę czekał jeszcze. Co robi? Modli się. I to działa? Potrzebuje wiary szeptuchy? Nie, szeptucha nie potrzebuje wiary. Ona wypowiada zaklęcie. A zaklęcie może być dla ludzi z zewnątrz formą modlitwy. Wypowiadane mechanicznie, tak? 3 razy, na ogół to jest taki cykl, 3-3-3. 3 symbole, na przykład 3 razy znak krzyża, 3 razy wypowiadane na przykład imię Boga, Ojca, Syna, Ducha Świętego i jakieś do tego jeszcze przedmioty, które też mają, są 3-krotnie gdzieś tam użyte. Bardzo to jest jeden z takich, ja tutaj nie chcę was uczyć teraz, jak się takie rzeczy robi, ale tylko chcę wam to pokazać, jak brak świadomości może spowodować, że my to będziemy po prostu uważać, że no to może być okej, tak? Że to może być dobre. Kiedy mówimy o okultyzmie, to też chciałbym powiedzieć, że przedmioty, to jest bardzo ważny aspekt. Przedmioty obciążone okultystycznie są niebezpieczne. Jak powiedziałem, interesowanie się książkami, literaturą, również przedmioty. To jest ten też jeszcze drugi poziom, chcę do tego wrócić. Niektórzy sobie kupują na przykład, modne są takie, wiecie, fajne grubaski. Taki grubasek Budda. Kto z was ma Buddę w domu? Jest ktoś, kto ma Buddę? Broń Boże. A kto kiedyś miał Buddę? O, jest osoba. Druga osoba. Ale dobrze, że już nie macie. Chwała Bogu. Więc ludzie sobie kupują prezenty, tak? Co tam, Budda taki fajny, jeszcze mu takie kadzidełka z Indii tam wsadzą. Na smrodzi w tym domu, ale ludzie się zachwycają. A kadzidło w hinduizmie to jest ofiara. W Biblii kadzidło symbolizuje modlitwę, tak? A w hinduizmie jest to ofiara składana Bogowi. Więc połączenie modlitwy również z ofiarą. I teraz my nie wiemy, bo my nie znamy hinduskiego. Hindu nie znamy. Jak kupują ludzie te w tych sklepach z indyjskich kadzidełka, ale nie tylko, bo nawet można w Biedronce je kupić już, to co się dzieje? To my nie wiemy, co tam jest napisane po hindusku, tak? Nie znamy tego języka. Może tam są też jakieś dziwne rzeczy, których nie powinniśmy nigdy wypowiedzieć nawet i posiadać. Albo słoniki z trąbą, rodem z Indii. Co taki słoń symbolizuje? Szczęście. Do góry trąba. I w Indiach taki słoń z taką trąbą to jest Bóg. Maski, które ludzie przywożą z Afryki, z różnych podróży. Czy uważacie, że to może być w naszych domach? To są przedmioty, które również mogą być wytworzone w jakiejś kulturze afrykańskiej, jakimś miejscu, przez jakiegoś szamana. W ogóle ludzie mają tendencję do zbierania pamiątek. Kiedy byliśmy w Grecji, to ja też chciałem pamiątkę, chociaż wszystkie pamiątki made in China w Grecji. No ale jestem też historykiem z wykształcenia, myślę sobie, zawsze uczyłem dzieci o mitologii greckiej, tam sobie parę takich kupił Afrodyt. Miałbym jakąś pamiątkę z Grecji, z żoną. No i tak chodzimy po tym Koryncie i tam widzimy te stragany i w pewnym momencie odczuwam niepokój. Czuwam niepokój, głęboki niepokój. Widzę te figurki tam, tych wszystkich bogów, cały ten Olimp i czuję niepokój. I mówię do Ewy, wiesz co, nie kupujemy nic z tych rzeczy. To ładne takie, białe takie, wiecie, z jakiegoś takiego kamienia. No fajnie by to pasowało nawet w salonie z pamiątkami, ale nie. I wiecie, wiedziałem, że to się Bogu nie podoba, żeby taki przedmiot posiadać. Ale co jest ciekawe, wróciliśmy z Grecji i nagle zacząłem się wtedy interesować bardzo rodzimowierstwem, pogaństwem, neopogaństwem.
się okazuje, że jest Unia, Europejska Unia Pogan, w skład której wchodzą lokalne religie przedchrześcijańskie. I jedną z takich religii oficjalnych w Grecji jest religia, która opiera się na kulcie bogów Olimpu. Szok. Co nam mówi Biblia? To, co było, jest, a co jest, to będzie. I niektórzy myślą tak, jadę do Egiptu, przywiozę sobie Izydę czy tam jakiegoś Horusa, to jest nieszkodliwe. Zaraz dojdziemy po przerwie do Biblii, bo na razie mówię o rzeczach, żeby was wprowadzić w temat. A potem zobaczymy, co na ten temat mówi Biblia. Czy bogowie Starego Testamentu, ci te bożkowie, z powodu których Bóg wypędził narody z Kananu, czy one dzisiaj straciły swoje znaczenie? Jak zobaczymy, nie. I dzisiaj ruch pogański, który się odradza bardzo silnie, pokażę wam dzisiaj, jeżeli się uda, mam prezentację z rodzimowierców też, z ich obrzędów. Zobaczycie, że to nie jest jakaś gra, to nie jest odtwarzanie jakiejś sztuki, to jest praktykowanie religii. Więc starożytni Grecy mają swoich bogów, którym dzisiaj coraz więcej Greków oddaje cześć na nowo. To, co było, jest. Czyli wraca. Więc, kochani, wszelkiego rodzaju figurki bożków starożytnych, które wydawałyby się dzisiaj dla nas, są bajką z lekcji historii, gdzie uczyliśmy się o mitach rzymskich, greckich, egipskich. Nie powinny być w naszych domach, bo one mogą być, czy są obciążone grzechem idolatrii. A idolatria to bałwochwalstwo. A bałwochwalstwo jest połączone z okultyzmem. Jak zobaczymy na podstawie Słowa Bożego, bałwochwalstwo jest jedną z form okultyzmu, albo okultyzm jest bałwochwalstwem. Zobaczymy zaraz. I zobaczymy, kto stoi za bałwochwalstwem. Więc to się Bogu nie podoba, i Bóg się temu jednoznacznie przeciwstawia. Mówi, że nazywa to obrzydliwością. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, od wersetu 9. Jest to bałwochwalstwo, jest obrzydliwością dla Boga. I dlatego mówi Pan, wypędzam wszystkie te narody, które to czyniły przed Tobą, tak? A na to Pan Tobie nie pozwolił. Bóg mówi to do Mojżesza, do Izraela. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o przedmioty, miałem taką sytuację parę lat temu. Pewien biznesmen miał bardzo poważne problemy ze swoim psychicznym zdrowiem. Gdzieś przez wiele lat w jednym z krajów Unii Europejskiej, nie chcę mówić, bo nie mogę nazwać tego kraju, ale w jednym z krajów Unii Europejskiej był poddawany kilkunastoletniej terapii, bo miał tak poważne problemy natury duchowo-psychicznej i skończyło się to tym, no, że przyjechał do Polski, do dzisiaj jest w Polsce, ale kilka lat temu zgłosił się, poprosił o pomoc. I w rozmowie zaprosił nas do siebie, do domu. I u niego w domu odbyliśmy już taką konkretną rozmowę, która go przekonała, że musi zrezygnować z pewnej ukrytej sfery swojego życia. To jest zaangażowania w karty tarota i w magię. I zostawiliśmy nasze żony w salonie, a on mnie poprosił do siebie do pokoju. Wiecie, to doświadczenie niesamowite, kiedy taki człowiek wydawałoby się wykształcony, bogaty, na wysokim stanowisku, takie rzeczy czyni i praktykuje. Więc co było jego hobby? Jego hobby było zbieranie kart tarota, talii. Dostawał też prezencie od różnych ludzi. Są różne arkana, są małe i wielkie arkana kart tarota, czy to są, to jest jakby w komplecie, i są różne jakby z kolei style tych kart tarota. I on tym się pasjonował, tym się fascynował. I ja już nie pamiętam, ile tych talii było, ale chyba przyszło 20 talii. Niektóre były oprawione z 24-karatowym złotem. Cały karton mi wręczył. Ale wśród tych kart tarota były trzy księgi. Jedna w języku francuskim i dwie w języku łacińskim. Księgi magiczne.
pokazał mi te księgi i mówi, posłuchaj, one są bardzo niebezpieczne. Ja ci to dzisiaj oddaję, to bardzo dużo kosztuje, ale proszę cię, spal to. My byliśmy przed remontem domu, więc stwierdziłem, że mogę po raz ostatni użyć kominek w takiej formie i spaliliśmy to w kominku. Paliło się, mówię wam, mocno. Zrobiliśmy zdjęcia, zanim to spaliłem, więc mam całą dokumentację. I wydawałoby się, że to jest nic groźnego, tak? Hobby. Ludzie posiadają takie rzeczy w domach. Księgi magiczne, karty tarota. Dzisiaj właściwie okultyzm możemy widzieć wszędzie, bo jakąkolwiek kolorową gazetę kupisz, to w każdej kolorowej gazecie dla kobiet są horoskopy. Ktoś powie, o, przecież to jest nieszkodliwe. Ja wierzę, że lepiej dmuchać na zimne. A więc moja żona nie kupuje kolorowych gazet. Nie dlatego, że ja jej każę, tylko dlatego, że mamy takie przekonanie, że jeśli są horoskopy, to one nie powinny być w naszych domach. Astrologia, horoskopy definiowane również w Biblii. Bóg o tym mówi. Są też przedmioty, które dziedziczymy czasami po przodkach i one również, znaczy, żebyście mnie dobrze zrozumieli, przedmioty używane w celach okultystycznych, tak? Bo jeżeli ktoś odziedziczył po babci stary kredens, to go nie może teraz spalić, bo by było szkoda. My też otrzymaliśmy w spadku po takiej cioci stary kredens, no tam fajnie się naczynia trzyma w nim i tutaj nikt nie widzi, że to jest coś złego. Ale mówię okultystycznie, tak? O okultystycznych przedmiotach. Więc wtedy też trzeba je zniszczyć. Pamiętacie, jak Filip, było przebudzenie i Filip głosił Ewangelię. I tam jest napisane w Dziejach Apostolskich, że ludzie, którzy byli, oddawali się czarnoksięstwu, tak? Czyli ogólnie można powiedzieć okultyzmowi, przychodzili z czym? Przychodzili z książkami i te książki palili. Czyli co trzeba zrobić z tymi przedmiotami, jeśli je posiadamy? Po pierwsze trzeba je zniszczyć, ale nie na zasadzie podarować komuś, bo szkoda, bo drogie. Trzeba je po prostu zniszczyć fizycznie. Albo w ogniu, a jeśli jest to jakiś bożek, którego już nie mogę rozłupać niczym, no to jeżeli to jest ze złota, to przetopić. Jeśli to jest ze srebra, przetopić. Jeśli to jest żelaza, albo przetopić, albo wrzucić do jakiegoś zbiornika wodnego, w którym mamy pewność, że nikt tego nigdy nie wyciągnie. Więc zniszczyć. Spalić, zniszczyć, przetopić, żeby to więcej nie miało swojej jakby tej mocy demonicznej. Ale chcę tu jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o bajkach i grach komputerowych. Kochani, myśmy przeżyli w ubiegłym roku szok, jak robiliśmy prezentację na konferencji związanej z bajkami Disneya. Wiecie, że bajki Disneya, ja nie wiedziałam o tym, mają przekaz podprogowy i w wielu bajkach Disneya w przekazie podprogowym są obsceniczne sceny. Są na przykład ukryte, że dopiero przy zatrzymaniu klatki i powiększeniu możemy zobaczyć części fizjologiczne, intymne człowieka w określonych pozycjach. Obrzydliwości. I to dzieci, które mają 4-5 lat, oglądają. To też jest demoniczne. Pamiętajmy, że w ogóle cała ta sfera pornografii, ona nie jest, to nie jest tylko kwestia samego takiego, wiecie, zmysłowego rozpasania, ale to też, ja wierzę, że to jest też sfera demoniczna. Zresztą, kiedy czytamy Pismo Święte i studiujemy historię, to widzimy, że wszędzie tam, gdzie było bałwochwalstwo, to temu towarzyszyły również rytualne orgie, rozpasanie seksualne. Rozpasanie seksualne jest ściśle związane ze zniewoleniem demonicznym. I teraz w taki sposób robienie takiego przekazu tym małym dzieciom, które to oglądają i ich umysł to chwyta szybko, podświadomość ich to przyswaja, jest również po prostu pułapką, łapaniem ich w sidła. Ale też bajki na przykład japońskie, gdzie odnosi się do różnego rodzaju
bohaterów, którzy posługują się ponadnaturalną siłą. Zresztą w ogóle w bajkach, oprócz bajek, które my znamy z naszego dzieciństwa, Bolek i Lolek, czy inne takie właśnie nieszkodliwe, czy Reksio, czy pomysłowy Dobromir, Pszczółka Maja, to są takie bajki, które wychowują, a nie psują. A dzisiejsze współczesne filmy dla dzieci animowane zawierają magię, czary, ponadnaturalne wyidealizowanie bohaterów. Stąd małe dzieci chcą wyglądać jak ci bohaterowie, tak? Mamy coraz więcej problemów z anoreksją, z problemami wśród nastolatek, które nie chcą jeść, no bo chcą wyglądać jak te bohaterki. Jak Barbie chcą wyglądać, ale one nie mogą tak wyglądać, bo one nie mają takiej, one nie są idealnymi bohaterami tych kreskówek, więc próbują po prostu je naśladować i to ze szkodą dla zdrowia. Ale również te bajki zawierają, jak powiedziałem, duży nośnik okultyzmu.